Wielikow pisał tak, że potrafił wciągać czytelnika. Wziąwszy jego książkę do ręki, Lidka zwykle czytała ją jednym tchem i dopiero potem wracała do rzeczywistości, za każdym razem przypominając sobie, nie wiadomo dlaczego, chlupot mleka w brzuchu wielkiej cysterny. Dobrze napisane, interesująco i z ikrą. Ale przecież bzdura, wszystko to bzdura. Chłopcy, którzy kiedyś otaczali pisarza pełnym uwielbienia kręgiem, wyrośli na młodzieńców, ale ich uwielbienie wcale nie zmalało. Głęboko ukryta miłość własna pisarza ciągle była podkarmiana słodką odżywką. Tym bardziej więc dziwne było, że Lidka patrzyła na niego nie bez pewnej pobłażliwości. Oczywiście nie było w tym żadnej ostentacji, ale też Lidka wcale nie starała się tego ukryć. Wedle milczącej umowy Lidka nie traktowała jego pisaniny poważnie, on zaś jej to wybaczał. Ostatnią ofiarę przeczytała 5 razy. I wcale nie dlatego, że książka jej aż tak się podobała. Andriuszka, może przejdziemy się dzisiaj do parku? Syn natychmiast zaczął coś podejrzewać. W planach na dzisiaj miał zadania z algebry i pytanie egzaminacyjne z fizyki, o czym Lidka doskonale wiedziała. A nie możemy porozmawiać w domu? Patrzył na nią jak szczeniak, który doskonale wie, że nabroił i czeka go bura. Lidka westchnęła i usiadła na brzeszku stołu. No widzisz? Mamo! Odezwał się szybko, jakby chciał uprzedzić zarzuty. Nie brałem żadnych narkotyków. Nawet nie palę, o czym dobrze wiesz. Lidka zsunęła się ze stołu, przysunęła sobie krzesełko, usiadła na nim i założyła nogę na nogę. Kiedy miałam 15 lat, w jednym z telewizyjnych programów jakiś chłopak na oczach telewidzów oblał się benzyną i podpalił. Andrzej przez chwilę zwlekał z reakcją. Odsunął tylko podręcznik fizyki. I wszyscy na to patrzyli? Widzieli, jak oblewał się benzyną i nikt nie zareagował? On zrobił to bardzo szybko, wyjaśniła Lidka łagodnym głosem. Nikt się tego nie spodziewał. A potem, kiedy się podpalił, w studio wybuchła panika. Zginął? Tak. Po co mi to opowiadasz? Lidka głęboko odetchnęła. Wtedy, pod koniec przedostatniego cyklu, sporą popularnością cieszyła się pewna sekta. Oni wierzyli, że tym razem wrota się nie otworzą. Cytowali dawne przepowiednie. Okleili miasto swoimi ulotkami. Wtedy wydawało się nam, że istotnie nastąpi koniec świata, że cały świat zmierza ku zagładzie. Było strasznie i gdyby nie Zarudny... Zająknęła się na moment. Przypomniała sobie, że chyba już o tym synowi opowiadała. Nie tak szczegółowo, ale opowiadała i... Co najważniejsze, nie pamięta teraz, co mu mówiła, a czego nie. Andrzej czekał w milczeniu, dopóki matka nie pozbiera myśli. Lidka jednak zamiast ciągnąć dalej, położyła na stole ostatnią ofiarę Wielikowa. Kiedyś lśniący gładzią okładek, a teraz mocno już podniszczony tom. Andrzej przeniósł wzrok z twarzy matki na książkę i z powrotem. I zmarszczył brwi. Andriuszka, zaczęła Lidka, starając się mówić spokojnie i łagodnie. Witalik nie napisał tego, co potem wyczytali w jego książce ci chłopcy. To tylko fantastyka, wymysł i nic więcej. Witalik był pewien, że wszyscy potraktują to jako artystyczny pomysł, metaforę. Przecież nie można z powagą podchodzić do... Urwała. Andrzej patrzył w bok. Opowiedz mi, poprosiła cicho. Długą pauzę wypełniło brzęczenie muchy, która uwięzła między oknem i firanką i szum silników przejeżdżających samochodów. Wreszcie Andrzej podniósł wzrok. Mamo, przecież ja cię nie wypytuję o twoje akademickie sprawy. Co ty tam robisz, z kim i po co? Lidka odczekała, aż ucichnie w powietrzu dźwięk bezgłośnego, ale zamaszystego policzka. A potem oznajmiła
pocierając nieistniejące ślady wyimaginowanego uderzenia. Ja w akademii nie robię niczego, o czym nie mogłabym ci powiedzieć. Naprawdę? Zdziwił się Andrii. Lidka zabrzała gniewem. W tej chwili niczego nie pragnęła bardziej niż możliwości złapania smarkacza za włosy i uderzenia jego twarzą w przeklętą książkę Wielikowa. Raz, drugi i trzeci. Chyba się przestraszył. I pewnie było czego. Mamo, milcz! Mamo! Człowiek powinien mieć prawo. To nie tragedia, a przeciwnie. Lidka odwróciła się i wyszła. Czyli tak, zaczął Wielikow. On nie wie niczego o twoich sprawach i w jego słowach nie należy doszukiwać się żadnych aluzji. Po prostu żąda prawa do własnego życia. Ja, powiada, w twoje sprawy nie będę się wtrącał, ale i ty nie pchaj nosa w moje. Zrozumiano? Za oknem padał deszcz. Lidka stała przed otwartym lufcikiem i rzadkie, zimne krople cieły ją niczym lodowate iskry. Lido, zostało naprawdę niewiele czasu, weź się w garść. Jestem absolutnie spokojna. Lidka odwróciła się do wnętrza pokoju. Rozmawiałeś z nim o tych wygłupach na brzegu? Wielikow kiwnął głową. Nic wielkiego. To swego rodzaju próba, przechodzą przez nią wszyscy chłopcy. Chodzi o udowodnienie, że jesteś godny i potrafisz zdobyć się na wielką ofiarę. Lidka milczała. Podczas kilku ostatnich dni zdążyła się już przyzwyczaić do smaku nitrogliceryny. Przysięgają, że w razie potrzeby będą zdolni do złożenia z siebie ofiary na ołtarzu powszechnego dobra w imię całej ludzkości. I trenują. Ochotnika podwieszają na skalę. W samych tylko slipkach. Naprawdę ofiara powinna być naga, ale chłopaki trochę się wstydzą. Wilkow uśmiechnął się lekko i Lidka poczuła nagle, jak zalewa ją fala wściekłości i rozdrażnienia. I nienawiści do tego pozera, który przed kilku laty napisał idiotyczną książkę. Stul pysk, czego szczerzysz zęby? Wielikow skamieniał. Po chwili uśmiech spłynął z jego twarzy, a w wytrzeszczonych oczach pisarza Lidka ujrzała swoje odbicie. Stukniętej baby z twarzą wykrzywioną grymasem nienawiści. Witaryk, wybacz. Wybacz mi bardzo proszę, wyrwało mi się, nie chciałam, naprawdę nie chciałam. Ale palnęłaś, stwierdził Wielikow szeptem. Lido, może na razie wrócę do siebie, do domu. Nie, 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 żachnęła się natychmiast. Już nie będę, obiecuję. Ja się wzięłam w garść, mów dalej. Wielikow milczał długo i Lidka pomyślała, że pisarz jednak wyjdzie z przeprosinami i obietnicą, że zadzwoni wieczorem. Wielikow zawahał się, a potem spojrzał na Lidkę z powagą w oczach. Ty myślisz, że to wszystko moja wina? Że to przez moją książkę? Drgnęła. I tym samym się zdradziła. Nie no, co za głupoty, czemu akurat ty? Ale słowa były już niepotrzebne. Wiesz, ja sam niekiedy... Pisarz uśmiechnął się dziwnie. Zresztą masz rację, to głupoty. Gdyby nie było mojej książki, znaleźliby inną. Wracając do sprawy. Ochotnik wisi na skale od zachodu słońca do świtu, ale jego towarzysze gotowi są do uwolnienia go z pęt na jego pierwszą prośbę. Wszyscy siedzą obok, rozmawiają o ludzkiej naturze, o tajemnicy miłości i śmierci, o tym, czy jest Bóg, a jeżeli jest, to jaki. Mówiąc krótko, rozprawiają o tym samym, o czym cała oświecona młodzież rozmawia obecnie przy stołach albo na biwakach podczas wycieczek. W ten sposób odwracają uwagę ofiary od niewygód, a sami siebie utwierdzają w słuszności obranej drogi. Z 10 chłopaków jak na razie wytrzymało próbę 4, w tym Andrzej. Wielikow otworzył jeszcze usta, jakby chciał coś dodać, ale umilkł, przypomniawszy sobie o niedawnym wybuchu Lidki. To wszystko? Zapytała Lidka głuchym głosem. Tak, w zasadzie wszystko. Nic poważnego, takie tam dziecięce zabawy. Lidka przypomniała sobie, jak wyglądała twarz Andrzeja, kiedy syn wrócił po nocnej próbie. Przypomniała sobie bandaże na nadgarstkach.
teraz nosi sportowe ochraniacze, mówi, że to modne. Ona zaś ani razu nie spróbowała zdjąć mu tych ochraniaczy i zobaczyć, co się pod nimi kryje. Dziecięce zabawy. Akurat. Witalik, a ty byś zgodził się tak powisieć? Całą noc na łańcuchach? Nawet bym nie próbował, przyznał się szczerze pisarz. Do tego mam w sobie za mało... Znów umilkł. Czego? Zapytała Lidka zwodniczo łagodnym głosem. Fanatyzmu? Wiary, odpowiedział cicho Wilików. Jeżeli prawdziwie i głęboko wierzysz, że twoje cierpienia mogą komuś pomóc, kogoś uratować... Ulewa za oknem powoli przechodziła. Lidka zamknęła lufcik. Bardzo głośno tykał ścienny zegar w kształcie pięknego, błyszczącego czajnika. Tykanie było wprost ogłuszające. W ciągu paru najbliższych dni mam otrzymać miejsce na liście dla Andrieja, stwierdziła Lidka, mówiąc przez zaciśnięte zęby. I wtedy niech już jak najszybciej przychodzi Mryga. Niech się to wszystko skończy. Nie skończy się, ledwo słyszalnie stwierdził Wielikow. Lidka uniosła brwi. Mówiłeś coś? Nie, nie, zaprzeczył pisarz, podkreślając sprzeczenie ruchem głowy. Nie. Na szafie gniotły się jedna na drugiej dziecięce zabawki. Osobliwość godna uwagi. Nostalgiczne wspomnienia. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze i Lidka doczeka się wnuków, wszystkie te zajączki i myszki czeka drugie życie. Na stole Andriuszki leżał stosik książek. Głównie podręczniki chemii, biologii i anatomii i nie wiadomo po co broszura dotycząca udzielania pierwszej pomocy. Zdajecie z pomocy medycznej? Zapytała Lidka, przerzucając pożółkłe kartki z budzącymi strach rysunkami. Nie. Sam wziąłem z biblioteki. Walik spadł z kamienia, rozdarł sobie skórę na ręce, a ja nie potrafiłem mu nawet przewiązać jej jak należy. Walik? Odruchowo spytała Lidka. Z jakiego kamienia? Andrzej milczał. Wiem, stwierdziła Lidka głuchym głosem. Twoje slipki z kotwicami są jeszcze całe? Czy na lato trzeba ci kupić nowe? Andrzej odsunął gruby zeszyt, w którym obwiedzione ramkami niczym napisy na klepsydrach leżały martwe chemiczne wzory i formuły. Mamo, wybacz. Lidka milczała. Wybacz. Myśleliśmy... Chcieliśmy coś zrobić. Uwierzyliśmy, ale okazało się to zwykłą dziecinadą. Andrzej się uśmiechnął. Lidka nie bez zdziwienia stwierdziła, że jej syn jest podobny do Wielikowa. W każdym razie uśmiech mają niemal taki sam. Patrzył na nią, oczekując odpowiedzi. Ona jednak milczała i nie spuszczała zeń badawczego spojrzenia. Rozumiesz, swego czasu uparliśmy się na tę mistykę, jakby niczego nas nie nauczono w szkole. Mistyczna natura wrót, wszystko proste i jasne. Nie trzeba sobie łamać głowy pytaniem, skąd się wzięły. Umilkł. Lidka nadal patrzyła. A przecież jeżeli wrota są podporządkowane jakimś prawom przyrody, to gwiżdżą koncertowo na wszelkie ludzkie rytuały. W takim wypadku wychodzi na to, że niczym się nie różnimy od dzikusów, którzy biją pokłonę błyskawicą. Lidka nadal patrzyła i nawet nie mrugnęła okiem. No mamo, a jeżeli wrota stwarza Bóg, wtedy to całe rozważanie staje się jeszcze bardziej śmieszne. Bóg przecież nigdy nie będzie żądał ludzkich ofiar. Sama myśl o tym jest grzechem i herezją. No wiesz, różni są bogowie, stwierdziła Lidka przez zęby. Andrzej zmarszczył brwi. Nie, ten prawdziwy nie będzie. My z Witkiem, no krótko mówiąc, poróżniliśmy się na tym tle. Posprzeczaliśmy się i jeden nie może przekonać drugiego. Witek chce władzy. Przyprowadził trzech nowych chłopaków, obcych. Chce stworzyć nową grupę z odrębnymi regułami i rytuałem przyjęcia, takie tam inne zabawy. Zabawy? Zabawy, mamo, przecież tak naprawdę nikogo tam nie zabijają, nie kaleczą. Andrzej urwał nagle, najwyraźniej nie do końca był przekonany o niewinności tego, o czym mówił. Jak im się to podoba, to niech robią, co chcą. Ja już tam nie pójdę i Saszkę przekonam, ona też już mnie słucha.
Znów się uśmiechnął. Lidce wydało się nagle, że słówko też nabrało w ustach syna szczególnego znaczenia. Też. Przez długą chwilę patrzyli na siebie i milczeli. Sasza, dziewczyna, co tam pomiędzy nimi zaszło, jeżeli ta agresywna pannica go słucha. Andrzej, w jakich stosunkach jesteście z Saszą? Spojrzał na nią tak, jakby nie rozumiał pytania, a potem z urazą. Nie o to chciałam zapytać, poprawiła się pospiesznie Lidka. Przez kilka minut panowało jeszcze milczenie, aż wkrótce matka zrozumiała, co znaczy to też. Pokaż ręce. Andrzej chwilę się wahał. Potem rozpiął skówkę prawego ochraniacza, zdjął skórzaną bransoletkę i Lidka zobaczyła szeroką, różową bliznę, prawie już zagojoną i pokrytą nową skórą. Mamusiu, to wcale nie boli. Na lewej ręce tak samo? Tak, to nic strasznego, słowo honoru. Na kamieniu. Od zmierzchu do świtu. Tak. Lidka uciekła spojrzeniem w bok. Masz jeszcze jakieś lekcje do odrobienia? Ależ nie. Biologię powtarzam sam dla siebie. Chcę, no wiesz, dowiadywałem się już, kiedy będą egzaminy na Akademię Medyczną. Co takiego? Postanowiłem, że nie pójdę na historię. Chcę zostać lekarzem. Chyba nie będziesz się sprzeciwiała. Po żółtych stronicach podręcznika pełzła, nie dbając o wzory i formuły, maleńka Boża Krówka.